Szczęśliwy traf pozostaje poza naszą kontrolą. Próbujemy go oswoić sięgając po podkowy, dzwoneczki, kota machającego łapką, szczęśliwe kolory drzwi. Inną drogę wskazuje nam nauka. Choć przypadek zawsze pozostanie przypadkiem, to szansa na niektóre pozytywne zdarzenia w statystycznie nieopisywalny sposób może być przez nas zwiększana. Ekonomia szczęścia by Piotr Michoń. Czyta Jacek Kaczmarski: Jak stać się szczęściarzem? O przyciąganiu pomyślnego losu. Pisząc o szczęściu, Władysław Tatarkiewicz wskazuje, że pozytywne, ale całkowicie niekontrolowalne zdarzenie nie jest tym, do czego możemy dążyć. Pozostając poza naszym wpływem, nie może być naszym celem. Znalezienie stu złotych na ulicy uznam za całkiem miłe zdarzenie, ale uzależnienie wysokości dochodu od tego, ile pieniędzy znajdę spacerując po ulicach, nie wydaje się być najlepszym sposobem na spinanie budżetu domowego. A jednak większość z nas próbuje kontrolować to, jak toczy się koło fortuny, a niektóre badania wskazują, że nie jest to całkiem pozbawione sensu. Ludzie już dawno uświadomili sobie rolę, jaką przypadek odgrywa w ich życiu. Nie może więc dziwić, że próbują go okiełznać, zdobyć nad nim kontrolę, nałożyć homonto i zmusić, by orał ich pole. To dlatego ulegamy przesądom, które stanowią próbę kontroli rzeczywistości i wpływania na nią. Samo poczucie niepewności może być przerażające. Nie lubimy go, dlatego dążenie do kontroli ujawnia się wszędzie. Badania pokazują, że wybierając zdrabkę, silniej wierzymy w to, że wygramy, gdy to my sami wybierzemy los, a nie wtedy, gdy da nam go sprzedawca. Słabym, ale jednak dowodem siły niektórych wierzeń niech będzie nadmiernie eksploatowana pierś Julii pod słynnym balkonem w Weronie. Każdy, kto jej dotknie, podobno zwiększy w ten sposób pomyślność w sprawach sercowych. Poziom wytarcia wykonanej z brązu rzeźby może stanowić dowód na siłę przesądu. A przy okazji skłania do refleksji czy to tylko ja pamiętam, że Romeo i Julia nie skończyli dobrze? Próbujemy okiełznać niekontrolowane. Chcąc zwiększyć swoje szczęście, dotykamy tych, którzy już są szczęściarzami. Otaczamy się talizmanami, amuletami, kotkami machającymi łapką, szczęśliwymi numerkami. Trzymamy kciuki, stukamy w niepomalowane drewno, boimy się czarnych kotów, rozsypanej soli, przechodzenia pod drabiną i liczenia pierogów przed ugotowaniem. Badania CBOS z 2018 roku pokazują, że ponad połowa Polaków wierzy przynajmniej w jeden przesąd najczęściej trzymanie kciuków i łapanie się za guzik na widok kominiarza. A co siódmy okazuje się być mocno zabobonny i wyznaje wiarę w pięć lub więcej przesądów. Zresztą nie tylko Polacy. Gdy trafił im się dobry połów, angielscy rybacy unikali mydła i słodkiej wody ze strachu przed zmyciem z siebie szczęścia. Z tego samego powodu w chińskich wierzeniach ostrzega się przed praniem i myciem w niektóre szczęśliwe dni, takie jak księżycowy Nowy Rok. Przesądy hoduje się wśród artystów, nauczycieli czy sportowców. Słynne szorty University North Carolina noszone przez Michaela Jordana pod spodękami Chicago Bus, szczęśliwe piłeczki golfistów albo używanie jednej pary skarpet przez cały turniej tenisowy. Przesąd praktykowany przez serenę Williams, co, zważywszy na fakt, że serena często dochodziła do finału, przypomina mi jedną z tez Piotra Bautroczyka. Skarpetki narciarskie zachowują świeżość przez cały okres trwania skipasu. W odwołującym się do tego rodzaju wierzeń poszukiwaniu szczęścia, często wykorzystuje się tak zwaną magię sympatyczną przekonanie, że zdarzenie mające określony charakter ciągnie za sobą inne zdarzenia o tym samym charakterze. Doświadczysz czegoś, co będzie świadczyło o braku szczęścia, przygotuj się na pecha. Zrobisz coś, co będzie świadczyło o tym, że jesteś w czepku urodzony, czekaj na jakieś dobre zdarzenie. Los Angeles Times opisał historię piłkarskiej drużyny z Zimbabwe. Zespół o romantycznej nazwie Midland Portland Cement przegrywał mecz za meczem. Chcąc odwrócić złą passę, trener kazał zawodnikom wykąpać się w rzece Zambezi, w miejscu, gdzie kąpiel jest zabroniona ze względu na silny prąd rzeki i obecność krokodyli. To nie przypadek, że wybrano właśnie to miejsce. Zastosowano zasadę jeżeli przeżyjesz, to znaczy, że miałeś szczęście. A jak miałeś szczęście w rzece, to zacznie ci też ono sprzyjać na boisku. Do rzeki weszło 16 piłkarzy, wyszło 15. Drużyna przegrywała dalej. Homo sapiens nauczył się doceniać rolę, jaką łaska lub niełaska losu może odgrywać w kształtowaniu naszego życia. Jedno przypadkowe zdarzenie może odwrócić nasze życie do góry nogami, czasami na plus. Innym razem na minus. Świetnie pokazał to przypadek Krzysztofa Kieślowskiego, w którym życie głównego bohatera Witka Długosza, w tej roli Bogusław Linda, toczy się całkowicie odmiennie w zależności od tego, czy zdążył, czy nie zdążył na uciekający pociąg. Podobnie jest w biegnij Lola biegni, w którym tytułowa bohaterka wybiega ze swojego mieszkania i biegnie ratować swojego chłopaka. Oczywiście większość ludzi nie wierzy, że przesądy działają. Mnie, jako naukowcowi, wręcz wierzyć nie wypada, ale póki coś nie zostanie zbadane, nie można też tego po prostu odrzucić. No więc zbadano. Zmieniano czarnego kota na białego i okazywało się, że nie ma to żadnego znaczenia dla wyniku uzyskiwanego przez badanych. Huchanie w kostki przed rzuceniem w kasynie też nie pomogło. Szczęśliwi mają fuksa. Nawet jeżeli nie wierzymy, że rzucając dopiero co wyrwanego zęba przez lewe ramię zapewnimy sobie powodzenie w sprawach finansowych. Nie siadamy na rogu przed zamążpójściem. Nie wiążemy dziecku czerwonej wstążki na wózku, by nikt nie rzucił na nie uroku. U większości z nas pojawia się pewnie myśl, a gdyby tak móc wpłynąć na to, by coś dobrego nam się przytrafiło. Ostatnie badania pokazują, że to nie jest wcale głupie. Prace Richarda Wizmana przekonują nas, że bycie farciarzem nie jest efektem działania magii, nie jest też zapisane w gwiazdach, nie urodziliśmy się z taką cechą. Szczęśliwy traw pozostaje poza naszą kontrolą, a pomimo to nasze myśli i zachowania wydają się być częściowo powiązane z tym, co nam się przytrafia. W jednym z badań zapytano uczestników o to, czy uważają się za osoby, którym często zdarzają się uśmiechy losu. Następnie każdy z badanych dostał do ręki gazetę i zadanie policzenia wszystkich zdjęć w niej umieszczonych. Ufającym w negatywną koincydencję pechowcom, wykonanie zadania zajmowało około dwóch minut. Osoby uważające się za wybrańców fortuny kończyły po kilku sekundach. Dlaczego? Na drugiej stronie gazety Wisman wydrukował półstronicowe napisane pięciocentymetrowymi literami ogłoszenie: Przestań liczyć, w tej gazecie są 43 zdjęcia. Pechowcy go nie zauważali. Szczęściarze przeciwnie, od razu zwracali na nie uwagę. Podobne wyniki uzyskano, gdy w gazecie zamieszczono tekst: Przestań liczyć, powiedz eksperymentatorowi, że widzisz to ogłoszenie, a dostaniesz 250 funtów nagrody. Wierzę, w bycie farciarzem często towarzyszy większe poczucie odprężenia i mniejsza niestabilność emocjonalna, a w konsekwencji szczęśliwcy są bardziej skłonni dostrzegać możliwości, nawet jeśli się ich nie spodziewają. Dobrze to obrazuje historia wynalezienia wiagry. Czy wiedziałeś o tym, że odkrycie właściwości niebieskiej pigułki zawdzięczamy przypadkowi i spostrzegawczej pielęgniarce? Sildenafil, aktywny składnik wiagry, został pierwotnie stworzony jako składnik leków na serce i naczynia krwionośne. Kiedy po testach na zwierzętach zaczęto badać ludzi, wszystko szło dobrze. Z tym jednak wyjątkiem, że mężczyźni uczestniczący w badaniach zwykle leżeli na brzuchach, kiedy do ich pokojów wchodziły pielęgniarki. Byli zawstydzeni i próbowali w ten sposób ukryć, że dostali erekcji. Okazało się, że lek rozszerza naczynia krwionośne, tyle że nie w sercu, ale w penisie. Dzięki spostrzegawczej pielęgniarce naukowcy dowiedzieli się, że Sildenafil działał choć niedokładnie w tej części ciała, w której to było zaplanowane. Nieszczęśliwcy przegapiają okazję, bo szukają czegoś innego. Nie próbują. Nie widzę ogłoszenia oferującego mi nagrodę, bo jestem skupiony na szukaniu zdjęć. Idę na imprezę chcąc znaleźć nowego partnera, omija mnie okazja spotkania interesujących ludzi, którzy mogliby stać się moimi przyjaciółmi. Trochę jak u Lecha Janerki: szukam wciąż okazji i je mam, i pięknie jest. Ludzie, którym sprzyja szczęście, okazują się też szukać zróżnicowania w swoim życiu, choć czasami wydaje się to dziwaczne, może mieć sens. Tego typu zachowanie skutkuje zwiększeniem liczby i zakresu różnych możliwości. To jest trochę tak jak z szukaniem spinek do mankietów. Nawet gdy kilkukrotnie sprawdzę szufladę, w której zawsze były, szukając ciągle w jednym i tym samym miejscu, nie zwiększę szansy na pomyślny wynik poszukiwań. Badania Wizmana wskazują, że szczęściarze wywołują pozytywne zdarzenia dzięki temu, że potrafią tworzyć i dostrzegać przypadkowe okazje. Podejmując decyzje, częściej słuchają intuicji, tworzą samospełniające się przepowiednie i przyjmują postawę przemieniającą pechowe zdarzenia w coś pozytywnego. Nieszczęśnicy robią odwrotnie, jak w ostatniej scenie filmu Głupi i głupszy łód szczęścia, fuks, uśmiech losu, o czym pisał też Władysław Tatarkiewicz, są z definicji poza naszą kontrolą. Nie można na nich budować swojej przyszłości. Nie mogę zaplanować wygranej w totka czy znalezienia walizki pieniędzy. Wydaje się jednak, że choć przypadek pozostaje przypadkiem, to ciągle szansa na niektóre pozytywne zdarzenia w statystycznie nieopisywalny sposób może być przez nas zwiększana. Do usłyszenia!